skupmy się na palecie numer 2 i będzie to znowu Revolution. Bez I Heart, I Love. I mamy tu paletkę Extra Spice od Sofix. I to jest ta druga, unowszona jakaś wersja. Paletka takich pięknych cieni. Już Wam pokazuję. To jest dokładnie ta palecia. Dziecko moje się szykuje na basen. Dobra, już Wam pokazuję. Tak ona wygląda. Jest naprawdę przepiękna. Bardzo. Faktycznie te kolory są takie spicy. Mam tu kilka swoich ulubionych, ulubieńców, takich cieniowych. Myślałam, że ona ma czerwone w ogóle Adidasa. Przecież ona nie ma czerwonych. Fajnie by wyglądała. Tak mi się z daleka spojrzało. Tak z daleka mi się spojrzało. Dobra, nieważne. Ok, przejdźmy do słoczy teraz tej paletki. Może nie będę czytała tutaj do końca tych nazw, bo one są niektóre tak skomplikowane. Taka chemiczna ta paletka, jakby pachniała, byłoby fajniej. Coś się dzieje z jednym cieniem, ja nie wiem, czy to zauważycie, dokładnie z tym. On jest tutaj tak pofałdowany, ale tego nie widzicie tego, nie wyłapiecie. Tutaj ma taki dziwny wzorek, nie wiem, o co chodzi. Tak jakby był pęknięty. Tak jakby był pęknięty. No, pęknięty. Taki jakby był pęknięty, dobrze się nie posypał, także muszę uważać z tą paletką. No i jedziemy, słuchajcie, jedziemy swatche. Zaczniemy od pierwszego cienia. W tej paletce chyba się skupię i chyba zrobię Wam swatche wszystkich. No, pierwszy cień się nazywa Everyday, ale są ten, ale powiem Wam, że konsystencja, wow, ten jest mega, wow. Ten jest wow, tak wygląda i transferuje się fantastycznie. Drugi nazywa się Running Late i to jest taki, na palcu nawet się przetransferował, zobaczmy na, oj może się, tu może być problem i tu może być problem, bo niecały jakby się transferuje, chyba że to ta pierwsza warstwa, zobaczymy na pędzelku, ale to jest taki, słuchajcie, pomarańczowo-marchewkowy, taki dziwny kolor. Czekajcie, muszę jednak sobie wyczyść tutaj na mokro palucha. Ok, to jest drugi kolorek, taki, zobaczcie, marchewkowy, nie chciał się przetransferować. Trzeci z cieni nazywa się Infinity. Ulubione słowo chyba Oscara podczas testowania słodyczy. Taki, słuchajcie, jest moc, to jest szaleństwo, to chyba będzie cień sylwestrowy, słuchajcie. No, taki. Czwarty cień nazywa się Cheesecake. Cheesecake, ale z cheesecake'iem to on nie ma raczej nic wspólnego. To jest czwarty cień. Wow. No, słuchajcie, jak tak się będzie transferować, co prawda na oczach, z palca na oko lub z pędzelka na oko, to będę zadowolona. Będzie Pan zadowolony. Jak wygląda, zobaczcie. No, jest szał, naprawdę jest moc. Cień kolejny to jest Cookie Dough. Dough, bez dough, nie ma ty na końcu. No, i to jest taki, słuchajcie, beżowy. No wiem, właśnie na niego czekam. Ale się ułamał mi cień. Coś z nimi jest nie teges. Dobra, muszę uważać. Dobra, taki fajny brązik, zobaczcie. Naprawdę transferują się super. Zobaczcie ten pierwszy. Dotknij sobie pierwszy. O, nie psuj mi, ja muszę zobaczyć. Pierwszy sobie dotknij. Okej, okay, kolejny cień to Dreams. I zobaczmy. Już inaczej się. Ja już go mam. Fajny, co? Ten pierwszy test. Ten jest zupełnie już inny. To jest taki jakby. Nie wiem. Taki bardzo perłowy, ale już inna jest jakby formuła niż ten pierwszy, czyli ten Everyday. Inaczej się to przekłada. Pan lodziarz przyjechał. Tak by to wyglądało. I to jest ta tutaj pierwszy rządek. 2, 4, 6 cieni. 2, 4, 6. Dobrze, wszystkie mam. 6 cieni. Teraz pokażę Wam rządek środkowy. Kocham Cię, pa. Kocham Cię, pa. O 8 w domu. Daj mi nałożyć krem. Proszę. Teraz drugi rządek i mamy witamina C. Fajna nazwa. Widzicie, one coś mają takiego z transferem, że tak się wycierają w środku. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. Ja się na tym nie znam. Po prostu są takie talkowe bardzo. Tak dziwnie talkowe, że tak się nie przenoszą w całości, tak się oddzielają. Ja nie wiem, o co chodzi, ale mam nadzieję, że tego nie będzie tak widać na oczach, jak na palcu, bo się będę musiała zdenerwować. Ładny ten cień żółty. Teraz lecimy dalej i to jest Sweet and Sour. Fajne nazwy, kojarzące się z jedzeniem. Super, ten mi się kolorek podoba i zobaczcie, to jest taki fajny, taki...
fajna pomarańcza. To już jest taki inny pomarańczowy niż ten poprzedni. Już Wam pokażę. To jest taki, zobaczcie, jaka jest różnica. Ten jest taki bardziej neonowy, ten jest taki przygaszony. No i teraz ten piękny, ten różowy. Jestem mega go ciekawa. Nazywa się 21. Jak to ktoś ostatnio mówił? 21. Jakoś tak fajnie skrócona nazwa. Ale jest piękny. Wow. On tak tutaj nie wygląda. Ale ciekawa jestem, czy on na oku tak wypadnie. Dziwnie się aplikuje. Z palca dziwnie się transferuje, ale jest przepiękny. No zobaczymy, jak to wyjdzie nam na pędzelku, bo wiecie, jak to jest. Inaczej transferują się z palca na rękę, a inaczej z pędzelka na oko. Także to jest taki różowy. Nie oddaję tutaj kamerka, słuchajcie, ten nie oddaję tego koloru. To jest taki piękny różowy, zobaczcie. Taki, nie, tutaj też nie widać. Tu on wygląda na czerwony, a nie na różowy, słuchajcie. Ja nie wiem. Nie wiem, jak Wam pokazać, ale uwierzcie mi, że to jest różowy, a nie czerwony. Pa, kochanie. Różowy. Dalej mamy Romance. Romance. I on jest przepiękny, przepiękny. Podobny też jest do któregoś chyba... Do czegoś jest podobny. Ja gdzieś podobny widziałam w którejś z paletek. Za dużo jest ostatnio tych paletek, ale jest cudowny. Bardzo mi się podoba i to będzie też często chyba przeze mnie używany. To jest ten. I on się tak, słuchajcie, mieni na różowo. Kolejny to Enchanted. To jest taki ciemny, słuchajcie, ciemny, ciemny. Ciemny niby fiolet? Ja nie wiem. Ciemny chyba fiolet. Okej, taki nawet mocno jagodowy. Zobaczcie, tak to wygląda. I ostatni to jest Lakes. I to jest w ogóle dziwny cień. Bardzo zgniła oliwka. W sensie taki oliwkowy, bardzo ciemny, zielony. Nie wiem jaki to był zamysł, ale taka zieleń. No to na pewno nie będzie cień używany przeze mnie. Także tak by wyglądała kolorystyka, jeżeli chodzi o dwa rządki. I teraz mamy rządek trzeci, który zrobię Wam tutaj wyżej. I lecimy. To jest tak, Brownies. Pierwszy z lewej. Brownies. I to jest taki... Taki... Ja nie wiem, jaki to jest kolor. Taki przydymiony, dziwny jakiś. Czekajcie, na sucho i na mokro wycieram od razu. Chocolate Orange. I to już jest bardzo ładne. Bardzo mi się podoba. W ogóle takie odcienie brązów naprawdę mi się podobają, bo się też u mnie sprawdzają. Czekajcie, bo jest masakra na palcach moich. Ok, wytarłam. Mamy. To jest tutaj teraz trzeci rządek. Następny cień to jest Millet Wine. Talkowa formuła. Nie wiem, jak będzie na oczach, ale nie transferuje się fajnie. Trzeba dość sporo tego cienia, żeby przenieść go. Słuchajcie, czekajcie, muszę zwinąć ten papier. To jest ten tutaj. Lecimy dalej. Mamy La Sun. I znowu to jest taki na palcu fajnie wyglądający. A tu już dziwna konsystencja, taka trochę kremowa. Trochę kremowa, to jest chyba ten taki foliowy czy coś, ja nie wiem, jak to. Nie wiem, jak to Wy tam odróżniacie, te duochromy, te foliowe i tak dalej, ale to jest ten. Jak zobaczycie, to będziecie wiedziały, o co chodzi, to jest właśnie o taki, więc chyba ten duochrom czy coś. Aurora, podobna nazwa jak perfumy od Thierry'ego Mullera. I znowu tu to jest taki zielony, dosłownie jak te perfumy. Taka zielona, zgniła zieleń, o. Ale też muszę dużo nabrać. Czekajcie, wycieram palucha. To jest ten. Taka zgniła zieleń. Tak jak mówię, światło, nie wiem, czy Wam tutaj dobrze odda te kolory. Zrobię Wam zbliżenie. Tak wygląda ta paleta. Myślę, że też jest fajna. Jest sporo ciekawych kolorków. I ostatni, Reputation. I to już jest taki, taki mocny zielony. Oj, bardzo mocny, aż taki bardzo osypujący się, bardzo dużo mi się go nabrało. Jak się prezentuje ta paletka. I to jest dokładnie ta paleta. Ta-dam! Tak się prezentuje na dłoni. Wszystkie. Tutaj są już wszystkie po kolei wyróżnione trzy rządki cieni. Myślę, że też jest fajną paletką i można wyczarować. Jak ktoś jest wizażystką lub lubi malować na co dzień, można tym wyczarować naprawdę fajne rzeczy. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję tylko jeszcze, że ten transfer też jest fajny, że pigment jest na tyle też mocny i fajny, i fajna formuła, że fajnie się przeniesie na oczy.
Także, no bardzo ładne, bardzo ładne. Także teraz jeszcze nagram Wam na Instastory i za chwilę wracam z kolejnymi swatchami. Okidoki, jestem po małej przerwie. Przejdźmy teraz do kolejnej części tego vloga, w którym będę Wam swatchować, pokazywać moje nowości kosmetyczne, paletkowe. Niech tak będzie. I tu będą dwie paletki. Takie. Tu mamy NYX Love You So Mochi. 18 funtów w butrze, a tutaj mamy MUA i jest to paletka 15 cieni Cosmic Vixen. Także jak jesteście ciekawe, jak one wyglądają, to oczywiście zapraszam do oglądania, zostańcie ze mną. Zacznijmy od swatchy tej paletki malutkiej, przepięknej. Jestem mega ciekawa tej pigmentacji i oby ona mnie nie zawiodła. Lecimy. Pierwszy cień, one tutaj nie mają nazw. Pierwszy cień jest taki cień, bardzo fajnie się transferuje, taki, jak się to mówi, foliowy, nie wiem, taki połyskujący. Drugi cień, bardzo ładny, blady różowy, trochę się osypuje, ten drugi cień widzę, że się osypuje, wcale nie tak trochę nawet, albo ja za dużo nabrałam, nie wiem, ale taki różowy, słodki taki, taki candy. Potem mamy beż i znowu już taka inna jakaś, bardzo talkowa. Nie wiem, czy to będzie dobre. Bardzo talkowa taka konsystencja, ale taka bardzo talkowa. Jakbyście posypały sobie mąką rękę. Tak wygląda. Kolejny cień, znowu taki foliowy. I to jest ładny, bardzo ładny, taki brązik. Taki brązik, naprawdę ładny. I ostatni z tej paletki to jest taki też jakby foliowy chyba, ale taki brązowo-różowy. Tak bym go nazwała. I to jest coś takiego, on tu wypada tak ceglaście, ale nie jest, ani pomarańczowy, też nie jest. Nie wiem, to chyba kwestia, słuchajcie, światła, naprawdę. Ale to jest taki miedziano-różowy, brązowy, nie wiem. Tak wygląda góra paletki. Lecimy teraz drugi rządek. To jest taki, słuchajcie, oj, zobaczcie, prawie nic się nie nabrał i jeszcze się tak dziwnie osypuje. Bardzo dziwnie się, słuchajcie, bardzo dziwna jest formuła tych takich matowych. Nie wiem, czego to zasługa. Nie mam pojęcia. Bardzo dziwnie. Mam nadzieję, że na oku tak nie będzie, bo jak będzie, to niefajna sprawa. Niefajna. W każdym razie tak się dziwnie osypuje i to jest ten. Taki pierwszy jakby różowy. Drugi to jest znowu taka kwestia foliowego cienia. Aplikuje się bardzo fajnie. To jest ten. Kolejny to jest taki, słuchajcie, wsadzę wam paznokcia, taki rudy, tak wygląda, także też zapowiada się też fajnie, tak kremowo się aplikuje, czekaj, to jest ten. Kolejny cień to jest różowy, totalnie taki różowy, tragedia, ja nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, nie wiem, co się stało, ale bardzo dziwnie się aplikują, bardzo, bardzo dziwnie i się tak osypują dziwnie też. Nie wiem, czego to zasługa. Może tych już tutaj moich, wiecie, tego, że myłam tą rękę na mokro. Czekajcie, bo się osypało. Ostatni cień z tego drugiego rządku też się dziwnie tak roluje się ten cień. Ale fajnie się tu aplikuje, bardzo kremowo, więc zobaczymy. Jest w nim nadzieja i to jest taki złoty, ładny kolorek. W ogóle przypomina mi tutaj ten rządek cienie z tej Sofix, którą miałyście w pierwszej części tego vloga. Także taki. I trzeci rządek, ostatni, i tutaj są właśnie cztery cienie, które mnie najbardziej ciekawiły. To jest ten róż, przepiękny, przepięknie wyglądający. Zobaczymy. To jest matowy, różowy. Nie wiem, jak się będzie on tutaj aplikować na oczach. To jest taki różowy. Drugi, taki też matowy. I to jest, oj, czekajcie, to jest fiolet. No właśnie, widzicie? Powiem Wam, że z tą... Oj, tu to już jest w ogóle problem. Tu już mamy problem nad problemy, bo on się kompletnie mi nie chce przenieść prawie, że... Słuchajcie, z palca na dłoń. Nie wiem, o co chodzi. Zobaczcie, bardzo ciężko, bardzo ciężko. Trzeci cień, taki brązowawy. Oj, to już w ogóle się nie chce mi nawet nabrać. Tragedia, zobaczcie. I jeszcze się posypał. Nie wiem, o co chodzi, ale nie mogę go w ogóle nabrać. Tragedia. Ten cień to jest tragedia. W ogóle nie wiem, o co chodzi z nim. Słuchajcie, tragedia. Naprawdę tragedia. Nawet już więcej nie nabieram. Takie coś i robi się takie coś.
bardzo się tak osypuje, nie wiem o co mu chodzi. I to jest ten cień. On jest z takimi drobinkami, widzę. To jest ten, zobaczcie. Pocieram, pocieram. I robi się, widzicie? On się tak, o, tak się w ogóle połamał jakby, łamie się i nie wiem o co chodzi. No, nie sądzę, żeby on się z pędzelka fajnie transferował na oko. Więc to chyba będzie cień w ogóle nieużywany. Lećmy dalej, żeby się nie zrazić do końca. Średnio wypada ta paletka, tak jak... Podobna sytuacja, słuchajcie, podobna sytuacja. Ja nie wiem o co chodzi. Tak jak ona fajnie wygląda, ja nie wiem, czy coś się z nią stało tam. Mega ciężko. Mega ciężko, jak widzicie, kompletnie, kompletnie inaczej niż te dwa rządki poprzednie. Więc te wszystkie cienie tutaj najładniejsze, coś jest z tą formułą nie teges, bo bardzo źle się transferują, bardzo. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z pędzelkiem, ale no tragedia. No słuchajcie, nie mogę nawet, nawet pod palcem mi się tak robią, tak wiecie, tak mi się rolują. No zobaczcie. Widzicie to? Patrzcie. Takie coś się robi. Tragedia. Więc nie wiem, póki co, szczerze, to nie polecam Wam tej paletki. Nie wiem jak jeszcze na oku, ale nawet do samych słoczy. To znaczy poczekajcie oczywiście na filmik z makijażem, ale jak jest taki problem, to ja nie wiem po prostu jak to będzie. Ten rządek ostatni to jest w ogóle jakaś pomyłka, a cienie w nim są praktycznie najfajniejsze, bo można powiedzieć, że dla tych cieni właśnie jakby skusiłam się na tą paletkę, te niebieskie i te fiolety. I te róże. Także tak by wyglądała ta paletka. Odezwa się za chwilkę Wam na Insta Story i wracam. Ta-da! I ostatnie szaleństwo moje zakupowe, czyli paletka z NYXA Love You So Mochi. Mój weekendowy zakup w Ivesham. Tak ona wygląda. Wygląda przepięknie. Mamy tutaj jeden mat, reszta same perły. No i co? Przechodzimy do dzieła. Jeśli chodzi o mat, jest on dość słabym matem, ale naprawdę daje radę, można śmiało sobie rozjaśnić nim górę powieki, jak to wygląda, czyli tutaj całe te załamanie. Załamanie, nie załamanie, zapomniałam, wiecie o co mi chodzi. Lećmy dalej, perłowy pierwszy, super ekstra, nic dodać, nic ująć, perłowy drugi, tak na palcu. Tak na dłoni. Jest przepięknie. Jest przepięknie. Lecimy dalej. Złoto, 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 złoto. Jakie złoto, które się nie świeci. Przepięknie. Także nie mam żadnych zastrzeżeń. Ostatni złoty. Ta-da! Wygląda tak. Także w tej paletce póki co pierwszy rządek nie można się kompletnie, choćbym chciała, to się do niczego nie przyczepię. Bo nie mam do czego. I lecimy rządek drugi, kolorki ciut ciemniejsze. Pierwszy brązik. Przepiękna sytuacja, po prostu nic dodać, nic ująć. Drugi cień, taki złoty, ale taki bardziej w brąz. Nie wiem, ja nie umiem opisywać chyba kolorów. Może po prostu pokażę. Jaśniejszy brąz, po prostu. Przepiękny również. Kolorek trzeci, taki łososiowy, mogłabym tak powiedzieć, że to jest taki łososiowy kolor, a jest przepiękny. Aż mam ochotę zrobić sobie makijaż tą paletką. Przepiękny. Czwarty cień, taki różowy. Słuchajcie, taki ciemny różowy, miedziany ciemny róż. Fajnie się transferują, fajnie się je aplikuje, mięciutkie takie. No, godne swojej ceny, muszę przyznać. Jeszcze zobaczymy jak na oku. No i ostatni z cieni, czyli ten taki do przydymienia oka. On jest takimi srebrnymi drobinkami. On się nakłada nieco gorzej niż pozostałe, ale również fajnie. Już Wam pokazuję. Nie ma to tamto. Czekajcie. Muszę wytrzeć palucha. Dobra, wytarłam. I już Wam pokazuję jak to wygląda. Wygląda to tak. Ta paletka prezentuje się tak, mamy tutaj perłowe i jeden matowy. Także ja za chwilkę odzywam się do Was na Instastory i wracam tutaj do filmiku i będę go zakończać. Super.